Witam. Dzisiaj moimi gośćmi są Nikola Piechocka, utalentowana i obiecująca zawodniczka klubu Feniks Pesta i Mariusz Kucharczyk, trener i wiceprezes klubu, równie utalentowany i równie obiecujący. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w miejscu, które, jak podejrzewam, jest waszym drugim domem. Dla mnie natomiast jest nowe i dość takie niewygodne. Zastanawiam się więc, dlaczego taka młoda i śliczna dziewczyna wybiera matę zamiast na przykład sali baletowej? Mogłabyś być baletnicą. No, dziękuję za komplement. Wybieram matę, ponieważ czuję się tu lepiej, na pewno. I od dziecka lubiłam rywalizację. I tak lepiej się czuję po prostu. Ale jak to było, Nikola? Czy faktycznie, kiedy po raz pierwszy trafiłaś na matę, to pomyślałaś sobie, że tu jest moje miejsce? Czy to było tak, że na przykład ktoś cię przekonywał, nie wiem, rodzice, przyjaciele mówili spróbuj, może ci się uda, może będzie fajnie? No, zaczęłam to od takiej trenerki w pierwszej klasie, mnie namówiła do tego. No i tak zostało do teraz. I dalej ci się podoba, nie przestaje ci się podobać. Dokładnie. Ile to już lat? 7 lat. 7 lat. Od pierwszej klasy. A próbowałaś jeszcze jakiegoś innego rodzaju sportu, czy to od początku były zapasy? No, w mojej drodze próbowałam z tańcem, ale... O, proszę, jednak, widzisz, czyli ja wyczułam. Ale jakoś tak nie za bardzo mi się podobało i no, zostałam przy zapasach. Słuchaj, ale zapasy to jest taki mocny sport? Taki, no bo że kontaktowy, to wiem. Natomiast zbyt wiele na ten temat nie wiem, szczerze powiem. Opowiedz mi, na czym te zapasy polegają? Kto wygrywa tak naprawdę? O co chodzi? No, pod wieloma względami jest to tak, trzeba mieć siłę, tak technikę trzeba mieć. Pod różnymi względami się to dzieje, na przykład. Ale powiedz mi, czy ty jesteś taka... sprawna fizycznie, dlatego że dużo ćwiczysz na macie, czy oprócz tego musisz jeszcze ćwiczyć na przykład na siłowni, musisz biegać, wyrabiać, nie wiem, taką kondycję ogólną? No tak, to się też bardzo przydaje, jak na przykład biegam i mam tą wydolność, to też bardzo pomaga w walce. Osiągnęłaś już mnóstwo sukcesów. Powiedz mi, które zawody wspominasz najlepiej albo wspominasz je dlatego, że ci nie wyszło? No teraz mi się wydaje, że najlepiej wspominam zeszłoroczne zawody Mistrzostwa Europy U15, bo były to moje takie pierwsze zawody na takim poziomie. No i myślę, że nie poszło mi tam najgorzej, chociaż mogłoby być lepiej. I no myślę, że duże doświadczenie zdobyłam dzięki temu. Powiedz mi, Nikola, co to znaczy U15? To taki jakiś skrót ciekawy. Do 15 lat. Aha, do 15 lat. To teraz jeszcze będziesz U15, czy nie? Czy ty już jesteś starsza? W tym roku już miałam zawody w U17 jako najmłodszy rocznik, ale będę jeszcze jechała na zawody U15 jako ten najstarszy. A powiedz mi, jak wygląda takie codzienne życie zawodniczki? Bo że chodzisz do szkoły, no to się domyślam, tak? Ale ile godzin poświęcasz tygodniowo na treningi? No tak, około 8 godzin myślę, od poniedziałku do piątku. Czyli codziennie trenujesz, czy to są 2-3 treningi po 2 godziny? No tak, zamiast weekendu to przychodzę na treningi codziennie. Aha. Tak staram się. A powiedz mi, w te weekendy to czym się zajmujesz? Spotykasz się z przyjaciółmi, masz na to czas, na imprezy, na oglądanie filmów, na wychodzenie do parku? No w weekendy często mam też zawody, ale jak nie mam tych zawodów, no to staram się poświęcać czas znajomym i rodzinie na takie prywatne sprawy. W połowie lipca wybierasz się do Zagrzebia na Mistrzostwa Europy. Jak wyglądają przygotowania? To trzeba więcej ćwiczyć jeszcze niż normalnie? No znaczy, przygotowania trwają cały rok, więc... Nie da się przygotować w miesiąc czy no, w tydzień? Miesiąc, tak, już bardziej tak pod zawody myślę teraz. No jeżdżę na kadry, to też bardzo pomaga. Trener też pomaga. Więcej pracy teraz wkładasz przed zawodami, w treningi? Tak. Bardziej czujesz się zmotywowana? Teraz tak bardziej już nastawiam się przy tych treningach do tych zawodów właśnie. A jak się przygotowuje trener do zawodów? Bo chyba też się przygotowuje, czy nie? No tak, przygotowanie trenera jest też złożone, dlatego że trzeba zobaczyć, jakie będą te rywalki na tych zawodach przede wszystkim. Taki research trzeba zrobić. Tak, tak, tak. Z kim ma możliwość walczyć, z kim rywalizować. Co samej zawodniczce brakuje, a co jest jej atutem,
Także tutaj no, są różne kierunki, także no, no, jest najpierw sprawa taka bardziej poglądowa, kameralna, że tak powiem, zastanowić się, w jakim kierunku musimy iść, żeby ona te zawody przewalczyła jak najlepiej, tak? No i później sama praca stricte treningowa. Jakie są największe bolączki trenera? Bo domyślam się, że największymi radościami no to są te, kiedy zawodnicy odnoszą sukcesy i przywożą medale. Ale bolączki chyba też są jakieś tego zawodu. No, bolączki każdego trenera. To znaczy, powiem tak, że ja jestem generalnie trenerem i po troszeczku menadżerem klubu, więc zacznę od tego, że pierwsza sprawa to musimy zapewnić dla naszych zawodników, zawodniczek możliwość przygotowania i udziału w tych wszystkich imprezach, czyli finanse. Jeżeli mamy już, kasa, zawsze czyli kasa. Kasa, tak. Jeżeli już mamy załatwiony temat finansowy, no to wtedy zastanawiamy się, gdzie wysłać te zawodniczki, z kim mają możliwość sparować, co im musimy zapewnić, czyli jakie suplementy, czy zapewnicza dietetyka, czy psychologa, czy trenera mentalnego, czy brakuje tam innych rzeczy. Także to trzeba wszystko poukładać. Wiadomo, że jest podany jakiś termin z tego startu głównego, jak tutaj Nikola akurat w jej przypadku połowa lipca Mistrzostwa Europy U15, więc jak gdyby jest wszystko przygotowywanie pod tą konkretną datę. No i to jest jej start główny. No i wiadomo, są po drodze zgrupowania kadrowe, zgrupowania klubowe, same treningi. No i to trzeba wszystko jak gdyby zamknąć w odpowiednią łączkę, dopiąć. No i poukładać to wszystko. No jest sporo. Od kiedy pan jest związany z klubem LKS Phoenix Pesta? Z klubem Phoenix Pesta jestem związany od roku 2000, od daty, kiedy powstał ten klub, tak? Bo czyli od samego początku? Od samego początku, bo generalnie byłem jak gdyby założycielem tego klubu. Na początku ten klub działał w gimnazjum numer 3 na Szkolnej 2, tam trenowaliśmy. Prezesem był Mirosław Piotrowicz. No i tam mieliśmy jedną małą matę, którą składaliśmy, rozkładaliśmy. Jedna grupka szkoleniowa, przychodziła garstka dzieci. A później się jakoś to tak fajnie rozwinęło, że... Teraz jest luksusowo, jak ja patrzę tu wokół. No cieszymy się, że to tak wygląda. Pewnie nie byłoby się tutaj bez pomocy osób, które są dla nas przychylne i stowarzyszeń, tutaj władz, innych osób. Ale no, powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy warunki do treningu mamy dobre. Mamy tutaj w zespole szkół budowlanych dwie maty, które leżą na stałe, nie trzeba ich składać, także to jest ogromny argument. Tu trenują trzy grupy szkoleniowe. I na ulicy Gdyńskiej trenują również trzy grupy szkoleniowe. Panie Mariuszu, czy naturalną drogą sportowca jest przejście od zawodnika do trenera? Tak pan sobie wyobrażał swoją karierę zawodową? Czy jak to jest? Czy tak się stało, bo tak wyszło? No, jest to trudne pytanie. Część zawodników zostaje trenerami, część zostaje trenerami i nie udaje im się rola bycia tym trenerem. Bo to jest coś zupełnie innego, coś nowego, tak, prawda? Jest to jak gdyby zupełnie inne przejście, ponieważ bycie zawodnikiem i pogląd z perspektywy zawodnika na to, co się wykonuje na treningach, jest zupełnie inny. Teraz zawodnik, który kończy swoją karierę, który doszedł do jakiegoś poziomu, pewnie ma jakieś swoje przemyślenia, co mógłby zrobić lepiej, co mógłby zrobić gorzej, co by zmienił. I teraz jeżeli trener wyciągnie z tego wnioski, czy przyszły trener wyciągnie z tego wnioski i będzie jak gdyby eliminował te błędy, no to podniesie tą swoją poprzeczkę szkoleniową i osiągnie może troszeczkę wyższe wyniki. No ale jednak trener się uczy całe życie i tutaj no, trzeba jeździć na obozy, na Mistrzostwa Europy, świata, podglądać innych trenerów, podglądać walki zawodników, umieć czytać te walki, umieć rozumieć te różne elementy i aspekty, które wpływają na zwycięstwo bądź porażkę. W ten sposób może to jest taki złożony temat bardzo, prawda? Jest, wydaje tak, się, jak człowiek ogląda taką walkę, że to jest tak naprawdę proste. Wystarczy znać parę chwytów, mieć tężyznę fizyczną i idzie. No, są takie przypadki, że wybitny zawodnik, który zdobywał medale Igrzysk Olimpijskich, no później nie zostaje tym trenerem, albo zostaje trenerem, a jednak nie udaje mu się jak gdyby pociągnąć tego dalej. A jest też grupa takich trenerów, szkoleniowców, którzy generalnie nie osiągnęli żadnego wyniku, a są bardzo dobrymi trenerami. Także myślę, że to zależy od osobowości indywidualnej i tutaj, no nie wiem jak to ująć. Ale ma pan jeszcze, to znaczy, czy ma pan w sobie taką żyłkę pedagoga? Bo to jeszcze trzeba lubić młodzież, trzeba mieć cierpliwość do młodzieży, bo czasy nie są łatwe, powiedzmy sobie szczerze. Widzę dziewczynę ze smartfonami, tak? Teraz wszystko się przeniosło do sieci. Taki trener też musi umieć zachęcić, żeby tak naprawdę ten sport był ważniejszy od tego, co się dzieje tam na tych ekranach, w tych iPhone'ach.
To znaczy, odpowiadając na pytanie, no po troszkę jestem pedagogiem, bo jestem też nauczycielem wychowania fizycznego, ale wracając do pytania, no trener musi umieć lawirować tutaj właśnie. Jeżeli widzimy, że na treningu zawodnik zachowuje się troszeczkę zosowiały, coś mu tam nie pasuje do końca, no to musimy troszeczkę zmienić ten cykl treningowy, trochę go przejść, może trochę coś innego urozmaicić, coś, żeby te dzieci z zaangażowaniem przychodziły na treningi, żeby im się to podobało, żeby im się chciało, że tak powiem. Trzeba być elastycznym. Tak, trzeba być troszeczkę elastycznym. Czasami jest to bardzo trudne, bo są złożone kategorie wagowe u nas, jest różnymi technikami operują różni zawodnicy. No ale no tutaj właśnie umiejętność jak gdyby dobrania do grupy, do danego treningu tych ćwiczeń i tego, co chcemy robić, no to jest dosyć istotne, bo jeżeli my za dużo będziemy chcieli robić jednych elementów, które będą bardzo monotematyczne, no to zawodnikom się to znudzi i przestaną przychodzić, nie będą chcieli. A niewielu jest takich zawodników z taką determinacją jak tutaj Nikola, że mimo zmęczenia, mimo jakiejś tam złej pogody, że tak powiem, no przychodzi na trening, bierze plecak, jest zawsze na treningu. Mamy tak w dzienniku rozpisane jednostki treningowe, to niektórzy zawodnicy mają po 90% obecności. Jest to naprawdę bardzo dobre. I po paru latach już wychodzi nam, że ci, którzy mają tych obecności około 80%, no to sam jakiś ten wynik przychodzi dla nich. A ci, którzy no, mają tą mniejszą liczbę obecności i realizację jednostek treningowych, no to jednak no, muszą się dociągać. Tak. Nikola, to jest dobry trener? Tak między nami? Można powiedzieć, że bardzo dobry. Bardzo dobry? Mhm. Lubisz go? No. Lubię. No bo co tu powiedzieć w takiej sytuacji? No to jeszcze do trenera ostatnie pytanie. Gdyby miał pan udzielić wskazówki, jakiejś rady młodym ludziom, nie tylko sportowcom, to jak one by brzmiały, te rady? No to bardzo ciężkie pytanie, bo każdy sportowiec, każda osoba jest inna i coś, co będzie argumentem dla jednego zawodnika, dla drugiego może to przeszkadzać. Musimy uniwersalną znaleźć, radę dla młodzieży. Uniwersalną radę. No według mojej oceny to ja myślę tak, że przede wszystkim trzeba dążyć do celu i nie poddawać się. To jest pierwsza sprawa. Nie poddawać się po małych porażkach, małych potknięciach, bo wiadomo, że tak jak w życiu czasami jest troszeczkę pod górkę, trochę z górki, ale być konsekwentnym i iść do swojego wyznaczonego, wymarzonego celu. Ja myślę, że to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, żeby słuchać przede wszystkim i rozumieć to, co mówi ktoś do zawodnika, do drugiej osoby. Bo niektórzy słuchają, a jednak wykonują inne rzeczy zupełnie. A jednak umiejętność wyciągania wniosków, słuchania, rozumienia, co się chce przekazać i obserwacji przede wszystkim. Obserwacji, no to jest połowa sukcesu. No i postawić sobie jakiś określony cel, który jest jak gdyby daleko postawiony. Aczkolwiek inne jak gdyby cele będą dla zawodnika, który ma tam lat 12, a inne dla lat 16. Także każdy musi znaleźć swój cel. Cel, tak. I tego właśnie Państwu życzymy. Znajdujcie swoje cele, realizujcie je i tak jak powiedział trener, konsekwentnie i do przodu. Dzisiaj moimi gośćmi byli Nikola Piechocka i Mariusz Kucharczyk. Bardzo dziękuję. Wam dziękuję. Dziękuję.